Analiza wytrzymałości w SOLIDWORKS Simulation. Będziemy dzisiaj rozmawiać bardziej o preprocessingu i skupimy się na połączeniach i kontaktach. Tak wyglądam. Stanowisko, które zajmuję, specjalista techniczny do spraw CAD i Simulation. Pracuję w SolidExpert Polska oczywiście w oddziale Gdańsk. Czym się zajmiemy? Na początku porozmawiamy o wyznaczeniu celów badania, także ogólne uwagi moje dotyczące badań, takie powiedzmy moje złote myśli. Potem, dlaczego nie lubię określenia preprocessing, czyli jak budujemy badania, no i później już konkretniej, jak działają kontakty, jak działają połączenia, a raczej jak simulation widzi te połączenia i kontakty. No i na podsumowanie mam takie krótkie case study. Dobra. Na początku przypomnijmy sobie, po co w ogóle robimy te symulacje. Badania Aberdeen Group mówią, że największe problemy z budową metodu prototypów fizycznych to jest przede wszystkim sama ich budowa, tak? Czyli czas i koszt. Dodatkowo zazwyczaj potrzebujemy wielu prototypów, bo gdybyśmy od razu wiedzieli, jak to zrobić, to w ogóle byśmy tego prototypu przecież nie budowali. No i też zajmuje to czas przetestowanie tych prototypów. Obliczenia, no, nazywam je manualnymi. Chodzi po prostu o obliczenia na kalkulatorze czy na kartce. No to podstawowy problem, geometria często jest zbyt skomplikowana. To jest największy problem, zdecydowanie. Też podczas obliczeń na kartce korzystamy z dużych uproszczeń, przez co może nie są obarczone dużym błędem, ale od razu zakładają dużo większe współczynniki bezpieczeństwa, tak? Bo nie bierzemy pod uwagę dużej ilości zjawisk. No i czas obliczeń jest duży. Długo to trwa. No i tyle. I coraz mniej inżynierów potrafi doliczyć. To też jest pewien problem. I te problemy, przynajmniej w pewnym zakresie, rozwiązuje SOLIDWORKS Simulation. I tak, wyznaczanie celów badania. No, moje złote myśli, które postaram się rozwinąć. Pierwsza. Kapitan musi wskazywać kierunek. Co najmniej jeden i najlepiej tylko jeden. Chodzi mi tutaj o izolowanie problemu. Jeśli mamy dwa problemy potencjalne, powinniśmy traktować je osobno. Oczywiście, jeśli ma to sens. Im dokładnie odwzorujemy zjawisko, tym dłużej będzie trwało nasze badanie jako samo obliczenie badania, a także dodanie mu wszystkich odpowiednich kontaktów, połączeń, umocowań i sił. Także powinniśmy izolować problem. Oczywiście na ile to możliwe. Nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest to, które wydaje się najlepszym. Byłem ostatnio na wakacjach, m.in. w Splicie w Chorwacji i oczywiście udało mi się zainteresować najmniej interesującą rzeczą, czyli schodami, którymi wchodziło się na wieżę widokową. Jak widać, pierwsze drzwi, oczywiście schody, pierwsze schody są z epoki. Przyznam, że może nie bardzo ładne, ale ładne. Drugie zostały wyprodukowane już współcześnie. Podejrzewam, że z 10 lat temu. No i niestety są trochę brzydkie. Czyli pordzewiałe, etc. I tak. Od razu widzimy, że ładne antyczne schody są ładne. I prawdopodobnie to je wolelibyśmy mieć w swoim domu. Aczkolwiek te zardzewiałe schody były dużo bardziej użyteczne. Dlatego, że no, po pierwsze przyjemnie się po nich chodziło, bo poddawały się jako, że są z metalu. Po drugie
miały dobrze obliczony, że tak powiem, skok, tak? Dobrze obliczoną wysokość stopnia, także wygodnie się po nich wchodziło. Te były strasznie wysokie, no szczególnie na mnie, bo sam nie jestem zbyt wysoki. Także pomimo, że gorzej wyglądają, lepiej działają. Tak jest często z badaniami. Musimy zapytać się, co jest ważne w schodach dla nas. Jeśli chcemy po nich wchodzić, ważne, żeby były użyteczne. Jeśli chcemy, żeby tylko wyglądały, no to tylko wyglądają. I takie samo pytanie musimy zadać sobie przed każdym badaniem. Co chcę tutaj sprawdzić? To jest najważniejsze, żebym, broń Boże, nie próbował sprawdzać kilku rzeczy naraz. No dobra. Nadchodzi czas, kiedy będzie trzeba wybrać między tym, co szybkie, a tym, co dobre. Niektórzy może zauważyli, że to parafraza ze znanej książki dla dzieci, dla młodzieży. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy traktowali badanie, może nie powiem poważnie, ale starali się zrozumieć, co w nim się dzieje. Na przykład powinniśmy unikać dodawania kontaktu bez penetracji jako globalnego, dlatego że kontakt bez penetracji jest bardzo wolny, bardzo dokładny, ale bardzo wolny. Dlatego nie zawsze jest wymagany kontakt bez penetracji jako globalny. Tak? Druga rzecz w sumie wynika z pierwszej. Gdy coś nie działa, to nie zmieniajmy tylko kontaktu globalnego pod tytułem nie działa mi wiązanym, zmienię wszystko na bez penetracji, bo tak najbardziej odwzorowuje to najlepiej rzeczywistość. No i to nie działa. Albo działa godzinami badania, a potem okazuje się, że nie wiem, model jest niestabilny. Tak? To jest zły pomysł. I także unikajmy tarcia w kontakcie bez penetracji, chyba że jest to niezbędne do utrzymania kontaktu, jako utrzymania badania stabilnego. Tak? Bo czasami nie ma innego wyboru, wtedy musimy użyć tego tarcia. No, ale ogólnie powinniśmy unikać. I pod spodem bardzo ważne, weryfikujmy kontakty powstałe w wyniku automatycznie znajdź zestawy kontaktowe. Czasami tego nadużywamy i dodajemy jakieś bezsensowne kontakty wiązane lub bez penetracji, co gorsza. No i badanie nam działa bardzo długo i nie wiemy czemu, bo utworzyliśmy 300 kontaktów, których nawet nie przejrzeliśmy. Niestety zajmuje to czas, ale oszczędzi nam dużo nerwów. To na pewno. Co jeszcze warto wiedzieć? W niebieskim polu powinniśmy dodawać elementy, tak jak napisałem, płaskie, większe i sztywniejsze. Właściwie zasada jest, że w polu różowym dodajemy elementy dziwniejsze. Tak. Czyli jeśli mamy połączyć ze sobą dwie krzywe, jedna jest prosta, druga jest splajnem, to tu wkładamy prostą, tu wkładamy splajn. Najprościej. Wtedy oszczędzamy ruchu przerzucania kolejności SolidWorksa. Jeśli mamy dużo kontaktów, to powiedzmy takie przesortowanie zajmie mu, nie wiem, pół sekundy. Jak mamy ich 300, tak, no to robi się z tego jakiś czas. Jeśli zrobimy mu to od razu, to nie musi tego robić sam. Kolejna myśl. Dlaczego nie każdy samochód droższy od samolotu lata? Bo są samochody droższe od najtańszych samolotów, a i tak nie latają. Musimy pamiętać, jakie robimy badanie i co w tym badaniu możemy sprawdzić. Analiza statyczna w SolidWorksie to jest statyka liniowa. Statyka, no tutaj znalazłem w Wikipedii definicję.
a zajmę się tylko pogrubionym tekstem. Zajmuję się równowagą sił i momentów sił działających na ciało, czyli układami zrównoważonymi. Chodzi o to, że w statyce nie ma ruchu. Jedyny ruch, w cudzysłowie szczątkowy, pochodzi od odkształceń. I jeśli te odkształcenia są już nawet zbyt duże, to już nie mamy pewności, czy są dobre. Specjalnie wyciągnąłem tak tą linię w górę, żeby pokazać, jak statyka liniowa liczy. Mamy tutaj prosty wykres rozciągania, tak, próba rozciągania jednoosiowego. I tak, do jedynki mamy granicę plastyczności, granicę stosowalności prawa Hooke'a. Różnie jest nazywana, najczęściej oczywiście granica plastyczności. Tutaj nasza interpolacja liniowa działa no idealnie, praktycznie tak jak w wykresie rozciągania. Tylko później w rzeczywistości mamy plastyczne płynięcie materiału, czyli tam necking, robi się szyjka. Później jak już nie ma gdzie się przewęzić, zaczyna się utwardzać, aż do zerwania. Tak. Tutaj, coś mi się zaczyna, przepraszam, aż do zerwania. Jeśli działamy tutaj, to jest w porządku, ale jeśli za mocno, za dużo dodamy za dużo tych obciążeń, no to w końcu nasze błędy zaczynają być astronomiczne. Podejrzewam, że możemy obciążyć go jakąkolwiek siłą, on też to policzy, tylko że to nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Pracujemy tylko w granicy plastyczności. Później czy nam wychodzi przy granicy plastyczności 300, czy nam wychodzi 305 czy 400, to nie ma znaczenia, bo no, musimy sprawdzić to w granicy plastyczności. Do sprawdzenia dokładnego przebiegu lub dokładniejszego mamy statykę nieliniową. Tak, statyka liniowa tylko i wyłącznie do granicy plastyczności, nawet trochę mniej. Ze względów praktycznych oczywiście. No dobra. Czyli podsumowanie. Jasne cele badania, izolujemy problem. Badanie i model musi być przede wszystkim użyteczne, nie musi dobrze wyglądać. Musimy się przyłożyć do badania i nie pozostawiamy rzeczy przypadkowi lub jak najmniej pozostawiamy przypadkowi. I pamiętajmy zawsze, jakie badanie robimy i do czego ono służy. I złota zasada, nie ma ruchu w statyce. Ok. Dlaczego preprocessing to złe określenie? Moim zdaniem. Tutaj cytat przypisywany Napoleonowi. Ten nie popełnia błędów. Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi. O co chodzi? Jesteśmy we Francji. Zaraz przejdziemy do tego, dlaczego jesteśmy we Francji. Preprocessing to wszystko, co musimy wykonać przed uruchomieniem właściwej analizy. Czyli przed uruchomieniem solwera, który utworzy siatkę, a później przeliczy badanie. No dobra. Tak wyglądał pierwszy szkic, jak ma wyglądać wieża Eiffla. Ktoś go naszkicował i później rozpoczęła się budowa. Oczywiście przedtem, wiadomo, powstał projekt. I jak widać, wynik jest diametralnie inny od tego, co sobie na początku ktoś zamierzał. Miał taką wizję, powstało coś takiego. Moim zdaniem oczywiście istniejąca wieża wygląda lepiej. Ta trochę, wydaje mi się, że byłaby ciut za wysoka i zbyt smukła. Także podczas projektowania, a także podczas, podejrzewam, i samej budowy, chociaż tego się już nie dowiemy, pewnie zmieniali parę razy koncepcję. Widać to od samego dołu, prawda?
I tak. Tak samo powinniśmy podchodzić do badania. Nie robimy ich od początku do końca, tylko je budujemy. Robimy jakieś badanie, które wydaje nam się, że mniej więcej tak powinno wyglądać, i później je polepszamy. Sprawdzamy, które z naszych założeń było zbyt duże. I też dobrze jest sprawdzać, jakie efekty przynoszą nasze poszczególne działania. Przede wszystkim po to, żeby w przypadku rozsypania nam się badania, żebyśmy dokładnie wiedzieli, w którym momencie. Tak. I trzecia zasada. Nie staramy się uzyskać wyników takich jak w obliczeniach manualnych. Dużo więcej MES bierze pod uwagę dużo więcej zjawisk. I wyniki w MES-ie powinny być poniżej wyników z obliczeń ręcznych. Jeśli są powyżej, no to coś zepsuliśmy. Nie, no nie zepsuliśmy. Coś źle ustawiliśmy w badaniu. Także wyniki badania MES powinno się porównywać z wynikami badań na prototypach. Tak? To porównujemy je ze sobą, nie z obliczeniami manualnymi. No dobrze. No to teraz, jak SolidWorks Simulation widzi kontakty? Najważniejsze kontakty bez penetracji, wiązane i zezwalaj na penetrację. Pierwszy bez penetracji, nie jest dopuszczalne przenikanie pomiędzy elementami. No, ta pikselowata grafika ściągnięta z pomocy pokazuje, jak to działa. Tarcie, no nie będę przypominał, czym jest tarcie. Chodzi o współczynnik tarcia statycznego oczywiście. Unikamy. O co chodzi z tą przerwą, prześwitem? Mam taki prosty przykład. Mianowicie ustawiłem kontakt bez penetracji z ignorowaniem przenikania pomiędzy żółtą a zieloną płytą. Pomiędzy czerwoną a żółtą mam ustawiony kontakt bez penetracji, bez żadnych dodatkowych ustawień. Oczywiście wiem, że sobie teraz zaprzeczam, bo będziemy mieć ruch, ale chodzi o to, żeby pokazać tylko działanie kontaktu. No dobrze. Jaki jest umocowany? Tak jest umocowany, żeby zielona płyta była praktycznie nieruchoma, żółta mogła się swobodnie poruszać góra-dół, no a górna jest zamocowana z jednej strony, tak żeby się wyginać. I jak to wygląda w praktyce? Tak, widzimy, że płyta naciska na tą dolną i ona zamiast również spadać na dół, bo jest przecież umieszczona swobodnie, jeszcze raz, to ona zaczyna się tak podwijać w tym miejscu. Tak widzimy, że tutaj mamy wybrzuszenie. Ignoruje całkowicie tą powierzchnię pod nią, przestrzeń pod nią i traktuje ją jako nieprzekraczalną. Bardzo przydatne jest to, gdy mam jakąś uszczelkę. Wiadomo, uszczelka nie dosyć, że jest skomplikowana do zamodelowania, to jeszcze guma jest nieliniowa. Także jej symulacja w statyce liniowej nie ma za bardzo znaczenia i sensu. Także lepiej jest po prostu ją zignorować i powiedzieć, że jest tam coś, co się w ogóle nie odkształci, i ignoruj to. Dobra. No i mamy teraz ustawienia zaawansowane. Tu właściwie ciężko jest wytłumaczyć na jakimś prostym przykładzie, o co tu chodzi. Mamy trzy elementy, trzy sposoby. Węzeł do węzła, węzeł do powierzchni i powierzchnia do powierzchni. Węzeł, no to będzie na następnym webinarze o siatce, ale węzeł to jest połączenie wszystkich tych beleczek, tak? Tam, gdzie się elementy nam
łączą. Przy bezpenetracji węzeł do węzła elementy z jednego i drugiego wykrywają się jako same węzły. Jeśli wtedy elementy zaczną się poruszać tnąco względem siebie, tak możemy sobie wyobrazić, że jeden z drugiego może spaść, tak jakby dwie deski, w których były powbijane gwoździe i byłyby ustawione na swoich końcówkach, prawda? Jak lekko poruszymy, czy nawet tkniemy, no to jedna deska na drugą zaraz opadnie. No i to jest węzeł do węzła. I tak, ważne jest, że elementy nie powinny poruszać się względem siebie, tak? Pomimo, że są bez penetracji, nie powinny się poruszać względem siebie, czyli na przykład powinniśmy pchać coś tym, tak? I nic więcej. No dobra, i to jest. I pamiętajmy też, że jakieś najbardziej rażące nieprawidłowości w użyciu tego SolidWorks wykryje i nam zabroni. Także nie ma się za bardzo aż. Nie musimy się aż tak bardzo tym przejmować. Tak, węzeł do powierzchni i powierzchnia do powierzchni są właściwie podobne. Elementy mogą poruszać się lekko, tnąco względem siebie oczywiście i nie muszą się stykać. Mogą być w pewnej odległości i dopiero później się zetknąć. Różnica jest tylko, jak przewidujemy zetknięcie. Czy węzeł do powierzchni, wtedy kiedy będziemy mieć kolizję, możliwą kolizję krawędzi z powierzchnią, czy powierzchnia do powierzchni, wtedy gdy mamy pewność, że kolizja będzie na pewno pomiędzy jedną ścianą a drugą. Oczywiście węzeł do powierzchni jest najbardziej uniwersalny, dlatego też go tutaj zaznaczyłem. Dobra. Kiedy używamy? Gdy musimy odwzorować jak najdokładniej rzeczywistość. O chwileczkę, mam pytanie. Dobrze, bo ktoś przełączył się dopiero, no wiadomo, musiałem odpisać, bo problemy po naszej stronie. Dobra, to dalej. Czyli tak, w przypadku, gdy chcemy odwzorować rzeczywistość jak najdokładniej i nie polecam jako kontakt globalny. No przykład, no jakąś końcówkę podnośnika, tak, która faktycznie musi się oprzeć na jakiejś powierzchni i ją podnieść, tak, lub, znaczy podnieść, odkształcić lekko. No, jakieś połączenie kształtowe, jeśli chcemy zobaczyć rozkład naprężeń, też musi być bez penetracji. Wiązane. Także elementy zachowują się tak, jakby były jednym elementem. Słyszę czasami, że elementy zachowują się, jakby były sklejone. Nie do końca. Po prostu z dwóch elementów robimy jeden. I tak powinniśmy to rozumieć. Ta siatka swobodnie przechodzi pomiędzy dwoma elementami, tak jak byłyby jednym wtedy. I używamy przede wszystkim, gdy nie jest dużym założeniem, że elementy tworzą jednolitą część. Tak, to jest podstawa. Proste konstrukcje spawane, to się sprawdza. Jakieś pewne połączenia śrubowe, wtedy wiążemy dwie ściany cylindryczne ze sobą. No dobra, zezwalaj na penetrację. I to jest najmniej obciążający kontakt. Elementy po prostu się ignorują, tak jakby nie było ich obok siebie. No tu mam przykład dwóch płyt związanych kontaktem wiązanym. Tak, widzimy jeden element, nie widać w ogóle granicy.
No i teraz to samo, tylko pomiędzy dwoma płytami dodano zezwalaj na penetrację. Zupełnie ignorują się, przechodzą przez siebie, nie ma problemu. Oczywiście w tym przypadku, w którym pokazałem, ten zezwalaj na penetrację jest niewłaściwy. Kiedy używamy? Kiedy mamy pewność, że elementy się nie zetkną lub ich zetknięcie może zostać zignorowane. Zawsze na szkoleniu, jeśli ktoś był u mnie na szkoleniu, to wie, że podaję przykład unoszenia kubka z podłoża. Czyli biorę kubek w rękę i go unoszę. Wiem, że siły, którymi zadziałam na kubek, będą dużo większe niż grawitacja, także na pewno go podniosę. I jeśli ustawię zezwalaj na penetrację pomiędzy dnem kubka a stołem, oszczędzam sobie liczenia warunków brzegowych na samym początku. Tak? Badanie wtedy startuje tak, jakby kubek był w powietrzu i zostawał unoszony. Także tak to najłatwiej zrozumieć, chyba, moim zdaniem. Dobra. Co teraz z połączeniami? No, z połączeniami sprawa jest już nieco trudniejsza. Zaczniemy od kontaktu, który chyba najmniej trzeba tłumaczyć, czyli sprężyny. Ale każdy kontakt jest stworzony z kontaktów pierwotnych. Mamy cięgło, którego najważniejszą rzeczą jest to, że odległość między dwoma lokalizacjami zaznaczonymi przez cięgło pozostaje niezmienna. Cięgło to taka niedeformowalna belka i tyle. Dodatkowo na dwóch końcach cięgła znajdują się zawiasy. Także elementy mogą się względem siebie obracać. Znaczy względem końcówki. Jak to działa? No widzimy dwa bloki na sobie, umocowane w czterech kątach, że tak powiem nieprofesjonalnie, i mamy tutaj cztery cięgła. No i teraz siła działa od góry, no i widzimy, że przekazują się przemieszczenia, a co za tym idzie naprężenia. Co dalej? Mamy jeszcze sztywne, które łączy się od cięgła tym, że łączy ze sobą ściany. Odległość pomiędzy dwoma ścianami jest niezmienna, no tylko wtedy ograniczamy także i bujanie się, prawda? Bo jeśli ściana jest połączona sztywno jedna z drugą, no to nie ma już żadnego stopnia swobody. No i mamy identyczną sytuację. I widać tutaj, że naprężenia są przekazywane już bardziej globalnie, prawda? Nie tylko przez pojedyncze punkty. No, widzimy, że ten gradient jest lepszy. No i wróćmy do kontaktów właściwych, czyli sprężyna. Komponent jeden i drugi, jeśli połączymy ze sobą ściany, będą rzutować się wzajemnie na siebie i będą się zachowywać tak, jakby były pomiędzy nimi sprężynki. Czyli to nie znaczy, jeśli komponent jeden i drugi są umieszczone pod kątem, że te sprężyny też będą pod kątem. Nie, ściany się rzutują jedna na drugą. No i trzy rodzaje sprężyn. Kompresja i wydłużanie, czyli sprężyna zamocowana sztywno z dwóch stron, może się rozciągać i też kompresować. Tylko kompresja, czyli może się tylko kompresować. No to takie chyba stare kolejowe hamulce były, bardzo stare, że była taka sama sprężyna i jak podjeżdżał jeden wagon do drugiego, to sprężyna wchodziła w gniazdo, tak, i tylko odbijała.
No i tylko wydłużenie. No to już proste. Tylko lina. Może być lina jakaś gumowa, prawda? No ale jak linę do bungee rozciągniemy, daje opór, ale jak ściskamy, to już żadnego. No i to jest właśnie taka sprężyna. I tak, kołek. Tu już używam solidworksowych określeń. Oczywiście powinno być połączenie kołkowe. Łączy krawędzie i ściany odpowiednio kołowe i cylindryczne ze sobą, tak jakby był pomiędzy nimi kołek. Tutaj za wiele ciekawego, jeśli chodzi o samą definicję, do powiedzenia nie ma, ale zobaczmy, jak go widzi SolidWorks Simulation. Spójrzmy na to, na ten przykład. To jest bardzo mocno zmodyfikowany przykład od klienta. W sumie przerysowałem go po swojemu. I mamy takie połączenie. Łatwo zrozumieć. Mamy wałek czynny i bierny. Jako, że to statyka, to jeden po prostu zatrzymuje, a do drugiego dodałem moment obrotowy. I w jednym mam zamontowany kołek rzeczywisty, który jest niedeformowalny. Tak, czyli z vibranium. Z drugiej strony mam już kołek zrobiony przez SolidWorks Simulation, tak, czyli to połączenie kołkowe. I spójrzmy tutaj. Widzimy, że mamy przy kołku rzeczywistym mamy rozkład naprężeń, tak, pochodzący od ciśnienia kontaktowego. No a tutaj nie. Trochę rozkład jest też inny na wale, ale to są bardzo małe różnice, stąd jakby zmiana trochę skali, przez to, że tu się pojawiło ciśnienie kontaktowe. Ogólnie na tej ścianie mniej więcej ten sam moment jest przekazywany, z jakimiś drobnymi różnicami. Dlaczego teraz nie ma ciśnienia kontaktowego? Jak powstaje połączenie kołkowe według SolidWorksa? Mamy dwie takie płytki i ma pomiędzy nimi kołek. Teraz, no, przekrój, żeby było lepiej widać. I tak, do jednej i drugiej ściany cylindrycznej są przyłączone cięgła. Cięgła przekazują siły, właściwie nie siły, przemieszczenia na tą niebieską belkę, która jest bardzo sztywna, tak bym określił. No tutaj jest tylko kilka cięgien, ale jak jest ich więcej, to powstaje takie coś. Prawda? I mamy bardzo dużo cięgieł i bardzo sztywną belkę, która je łączy. I cięgna działają tutaj trochę jak takie stemple podpierające ścianę. Oczywiście przekazują na podłoże całą siłę, ale niestety nie pozwalają się ścianie, powierzchni odkształcać. Przez co rozkład naprężeń na niej jest zerowy lub nieprawidłowy. I to jest cena uproszczenia połączenia kołkowego. Tak? Nie ma odkształceń, nie ma naprężeń na powierzchni. Czyli nie możemy w ten sposób zasymulować ciśnienia kontaktowego. No dobrze. Teraz, jeśli te cięgna przekażą już siły na tą belkę, no to z tej belki mamy wyliczane te siły złącza, tak? Ścinająca, osiowa i tak dalej. No dobra. Teraz połączenia śrubowe. Śruba to też właściwie taki kołek. Oczywiście wiem, że niedokładnie, ale
Możemy tak założyć w niektórych sytuacjach. Jak to teraz powstaje? Znowu zamieniamy podkładki na cięgna. Oczywiście przyłożone są do całego obszaru, ale nie chciałem już za bardzo zaciemniać. No i śrubę wtedy traktujemy jako belkę. Zwróćmy uwagę, że tutaj nie mam żadnych połączeń z tymi ścianami z boku. Dlatego, że śruba też jest pasowana luźno. No i tak to wygląda bez już z wyłączeniem elementów toolboxowych. I tak, teraz takie proste schematyczne rysunki. Ciasne wpasowanie w dwóch otworach. I tak, widzimy zielona podkładka, zielona śruba lub podkładka, zależnie z której strony, nieważne. Dodatkowo mam ciasne wpasowanie w dwóch otworach. No i teraz już widzimy, że zachowuje się jak kołek. Tak? Że łączy elementy tak, jakby był kołkiem, dodatkowo dodaje siłę od góry i od dołu. Dalej. To jest ten przykład, który właściwie pokazałem na naszym pierwszym slajdzie, czyli o, znaczenie obciążenia wstępnego, zły ten, przepraszam. Tutaj nie mamy po prostu żadnego ciasnego wpasowania. Tu mamy samą śrubę ciasno wpasowaną z dociskiem z jednej strony, wpasowaną tylko w jeden otwór i tyle. I teraz, o co chodzi z tym obciążeniem wstępnym? Zacznijmy od takiego prostego przykładu. Skręcona śruba, tak jak pokazałem, i nadaje mu obciążenie wstępne 300. Oczywiście powinno być dużo więcej, no ale załóżmy 300. I tak, proszę teraz o odpowiedź w sobie w głowie. No dobra, to jest umocowane. I w przypadku takim, że nie ma żadnych sił, poza obciążeniem wstępnym, jaka będzie tu siła osiowa? Także chwila na zastanowienie. No i tutaj będzie 300. Nic nie dodaliśmy, nie ma grawitacji, nic się nie dzieje, skręciliśmy go na 300 N, więc siła osiowa nie może być inna niż 300 N. Oczywiście podświetla nam się element na zielono, dlatego że złącze zostało przerobione z elementów toolboxowych, no i chodzi o to, że mówi nam, że wytrzyma. No dobrze, drugie pytanie. Jaka będzie siła kontaktowa na tę ścianę? Czyli z jaką siłą ta nakrętka jest wciskana w tą ścianę? Koniec czasu. 300. Śruba dociskała element z taką siłą. Nie ma żadnych innych sił, musi być 300. Nie ma wyboru. Przypadek drugi, trudniejszy. Istnieje siła, która będzie ciągnąć naszą płytkę negatywnie w kierunku Y, czyli coś takiego. Dodajemy 200 N i ciągniemy płytkę w dół. Reszta się nie zmienia. I teraz, żeby było trudniej, podaję możliwe odpowiedzi. Czy siła osiowa zwiększyła się o 200, zmniejszyła się o 200, czy została taka sama?
Odpowiedź brzmi: została taka sama. Nic się nie stało, prawda? Więcej, nie ciągniemy za śrubę, tylko ciągniemy za płytkę. Śruba się odkształca. Przepraszam, śruba się nie odkształca. Odkształca się płytka naokoło. Cała siła 200 N zostaje zmagazynowana, że tak powiem, w odkształceniach sprężystych tej płytki. Skąd to 11,26? To później. Dlaczego około 300, a nie 300? No dobra, no to teraz ile wyniesie siła kontaktowa? Czy zostanie taka sama jak w pierwszym, czy zmniejszy się do 100, czy zwiększy się o 200? Odpowiedź brzmi: zmniejszy się o 200. Dlatego, że jednak zadziałaliśmy trochę na tą płytkę i ją odciągnęliśmy. Co prawda, śruba zostaje cały czas bez zmian, ale elementy się trochę jednak ponęły z boku, więc siła sumarycznie będzie mniejsza. No to teraz... No, 11,26. Skąd to 120... Przepraszam, 11,26 różnicy. Proszę się chwilę zastanowić. Nie ma przecież grawitacji. Nie mam pojęcia. Nie, no dobra. Żartowałem, mam. Gdy... śruba ciągnie z siłą 300 N, bo to się nie zmieniło. No, w dużej przesadzie nasza podkładka odkształca się w ten sposób. I teraz tak, po pierwsze, część siły będącej tu na krawędzi rzutuje się jednak na tą śrubę i ją trochę spycha w dół. To po pierwsze. No jest to także związane z sprężystością tej podkładki w tym miejscu. Tak? Trochę musi się wyoblić i dlatego odciąga trochę śrubę, zwiększając lekko naprężenia osiowe w śrubie, czyli no siłę. Ok, uzbrojeni w tą wiedzę. Co się stanie, gdy siła ciągnąca płytkę wzrośnie do 500. Czy siła osiowa w śrubie zwiększy się o 500 i będzie wynosiła teraz 800, znowu się nie zmieni, czy będzie wynosiła 500? I 10 sekund. Odpowiedź brzmi: teraz wynosi 500. Dlaczego tak? Tak wynika z, po pierwsze, prostego statycznego przykładu. No bo gdyby śruba, siła osiowa w śrubie wynosiła 800, no to mielibyśmy 300 N pozytywnie, więc nie wiedzieć czemu śruba zaczęłaby wciągać w siebie tą podkładkę, chociaż działałaby bardzo duża siła w dół. Co oczywiście jest głupotą. 300? W poprzednim było 300. Zgadza się. Ale to tylko dlatego, że nie przekroczyliśmy naszych naprężeń osiowych. Po przekroczeniu ich śruba zaczęła się lekko, bo lekko, ale odkształcać sprężyście. Dlatego musiała przejąć te 200 N siły z odkształcenia podkładki, powiedzmy, i przenieść ją na swoją siłę osiową. Czyli teraz wynosi dokładnie 500. Nawet nie około. Bo teraz nie odpycha się już nijak od... nie jest związana z tym odkształceniem
tej podkładki. No dobra, no to teraz ile wyniesie siła kontaktowa? To przyznam, że dosyć proste pytanie. Tak prawdę powiedziawszy, nawet nie wiem skąd wziąłem to 200. Siła oczywiście wynosi 0. Śruba lekko się odkształciła. Element jeden od drugiego odsunął się, więc nie ma już żadnej siły kontaktowej. Co potwierdza moje badanie. Istnieje taki zapomniany lub niedoceniany wykres w zależności obciążenia wstępnego od postępującej siły osiowej i siły kontaktowej. To niektórzy mieli nieszczęście widzieć na PKM-ach, jeśli ktoś miał studia inżynierskie. No i działa to w ten sposób. Obciążenia wstępne są niezmienne, dopóki siła działająca przeciwnie ich nie zrównoważy. Jeśli je zrównoważy, to wtedy wzrasta siła osiowa w śrubie, bo wtedy śruba musi przejąć całość jakby. No i siła kontaktowa oczywiście spada, ale to jest już raczej oczywiste. Jeśli śruba zacznie się odkształcać sprężyście, czyli powyżej obciążenia wstępnego, siła kontaktowa od razu spada do zera, no bo się już nie stykają. No dobra. No to teraz łożysko. Narysowałem jakiś prosty wałek i fragment jego obudowy. I tak, no łożysk już nie modelowałem, ale jeśli połączę te dwie ściany za pomocą połączenia łożysko, dostaję takie sprężynki albo, no takie sprężynki dodaję w przypadku zwykłych łożysk sztywnych. W przypadku podpór wachliwych, czy zgodnie z nomenklaturą SolidWorksa samonastawnych, mam taką konstrukcję. Oczywiście chodzi o łożyska, które działają w ten sposób, mniej lub bardziej, pozwalają osi wału lekko odchylić się. I tak. Mamy dwa rodzaje cięgien. Jedne są przyłączone do obudowy, drugie są przyłączone do wałka, a w środku mamy belkę elastyczną, nawet bym powiedział taką bardzo sztywną, ale sprężynę. Tak, i pozwala to na wahanie tego wałka. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce widzimy, że gdy nie pozwoliłem mu na samonastawność, element był tak mocno trzymany, że musiał się odkształcić. Oczywiście spójrzmy na skalę deformacji. Tak? Wszelkie odkształcenia tutaj są zwiększone o 8000. Tak? No ale widzimy, że rozciąga się na dole, a gdy ustawiłem samonastawność, element pozostaje niezmieniony, gdyż mógł się lekko poddać razem z obudową łożyska. Także ma to znaczenie. Niewielkie, ale ma. No dobra, czas na przykład. Zrobiłem takie badanie, które możliwe, już pokazuję swojego SolidWorksa, które jest trochę dziwne, przyznaję. Się otworzy. Co my tu mamy? Wiemy, że w tym miejscu element będzie przykręcony przez nakrętkę takiej wielkości. Może najpierw je wyłączę.
przez nakrętkę tak mocno, że nie będzie mógł się poruszyć. Tak? Nie ma tu żadnej blokady kąta, będzie tylko bardzo mocno dokręcony tutaj. Dodatkowo te dwa elementy są połączone ze sobą jednym kołkiem, który determinuje ich obrót względem siebie, i drugim kołkiem, który tylko i wyłącznie blokuje im obrót wzajemny. Wiemy, że na końcu będzie zawieszona szalka z dwoma obciążnikami, każdy po 10 kg. Tak, i on będzie też wisiał sobie na jakimś tam kołeczku. Obciążenie, jak widać, jest symetryczne i tak dalej. I musimy teraz, mamy zadanie, sprawdzić, czy wytrzyma. Zadanie wydaje się proste i w sumie nie jest bardzo trudne. Ale po pierwsze, zrobiłem to wszystko w jednej części. Co jest oczywiście nieprawidłowe. Powinno to być złożenie, ale wyrzeźbiłem to w jednej części, łącznie z elementami. Ale mam obiekty bryłowe. Pojedyncze, czyli w sumie nie jest tak źle. Mogę sobie je pojedynczo włączać, wyłączać, wykluczać z analizy. Najgorzej by było, gdybym miał to wszystko powiązane, bo bym musiał to pociąć przed użyciem. No i tak, wiem, że na końcu mam obciążenie 10 kg z dwóch stron, plus ta podkładka, którą, no, załóżmy, że ma ze 2-3 kg. Pierwszym błędem, jaki mogę zrobić, to utworzenie nowego badania i kliknięcie od razu uruchom to badanie. Nie będę tego robił, bo no, model może być niestabilny. I teraz pomiędzy wszystkimi elementami będzie kontakt wiązany. Tak, czyli nie za bardzo odwzoruje teraz rzeczywistość. Jest jeszcze większy problem. To, że ktoś napisał na tym 10 kg, nie oznacza wcale, że rzeczywiście te obwaśniki mają 10 kg. Model mógł być zrobiony tylko tak, żeby ładnie wyglądać. Dodatkowo nie mam dodanego materiału, więc w zależności jaki materiał dodam, taka będzie masa tych odważników. Także zupełnie nie mogę tego użyć, muszę to przerobić. No i dobra, po kolei. Najpierw dodam może materiał taki, jak powinien być. Załóżmy, że IC304. Ta część z głowy. Teraz muszę zastanowić się, które z tych elementów mogę wygasić, wykluczyć z analizy. Zacznijmy od tej podstawy. Prawy, wyklucz z analizy. No i żeby nie zapomnieć, od razu dodam tu umocowanie nieruchome. Nieruchoma geometria. No ok, przechodzę dalej. No na pewno muszę się pozbyć tych odważników tutaj. Odnajduję, wyklucz. To się może przydać. A gdzie ten drugi odważnik? Tutaj, aż na górze. Wyklucz i drugi. No i wykluczę też tą tackę. Załóżmy, że ten kołek też nie wnosi zbyt wiele, także jego też wykluczę. W to miejsce dodam teraz siłę. No, mówiłem, że 2 kilo. No to tak plus minus 220 newtonów.
zastąpione. No i jeszcze muszę podziałać coś z tym. Bo widzę, że ktoś, ja, zrobił dość prymitywną zawleczkę. Mianowicie narysowałem tylko i wyłącznie podkówkę i przez to został nacięty ten kołek. No i teraz jego kształt jest dość skomplikowany. Dlatego wykluczę z analizy ten kołek, no i przede wszystkim tą tutaj podkówkę, że ją tak nazwę. Ten kołek na razie też wykluczę. I te dwa połączenia zastąpię połączeniem kołkowym. Nie wprowadzam żadnych dodatkowych parametrów. Zakładam, że sztywność jest nieskończona. Mam dwa kołki. I tak, na razie, jak mówiłem wcześniej, puszczam takie prymitywne badanie i sprawdzę, co się dzieje. Żeby nie tracić czasu, utworzę siatkę. Może być standardowa, ale jakości roboczej. Nad siatką nie będę się bardzo skupiał, bo o niej będzie traktował inny webinar. I tak, po pierwsze, powinienem usunąć te sfazowania. Bo jak zacznę zagęszczać siatkę, to będzie trudniej. Na razie się z tym pogodzę. No dobra, mamy 113 megapaskali. I tak, nie za bardzo zwracamy uwagę na te początkowe wyniki, bo nasze badanie jeszcze się w pełni nie ukształtowało. I tak, co tu możemy zaobserwować? Po pierwsze, dziwny rozkład naprężeń, prawda? Bo naprężenia jakby tutaj zanikają i tutaj się pojawiają. W tym momencie sobie przypominamy, no tak, przecież tutaj nie mamy żadnego kontaktu pomiędzy tymi dwoma ścianami. Czyli pomiędzy dwoma ścianami mamy kontakt globalny wiązany. No, to jest niedopuszczalne w tym wypadku i żadna dalsza analiza nie ma teraz sensu. Dodatkowo, może zacznijmy od zmiany. Dodam zestaw kontaktowy, lokalny, bez penetracji. Zakładamy, że elementy nie są jakoś mocno skręcone, więc tarcie nie ma znaczenia. No i puszczam znowu badanie. Siatka musiała się utworzyć na nowo. No dobra. Od razu wygląda to trochę lepiej. Widzimy, że naprężenia są tu przekazywane w okolicach kołków, tak jak powinno być. No ok. Co dalej? Musimy przemyśleć, czy to nie było przypadkiem zbyt duże uproszczenie. W sensie... Ten element miał być przykręcony mocno na śrubie, która byłaby tutaj w miarę luźno pasowana. I generalnie on powinien bardziej siły przekazywać poprzez tarcie, tak, docisk. Aczkolwiek moglibyśmy to zupełnie odpuścić sobie, ale widzimy, że maksymalne naprężenia powstają nam właśnie tutaj. I wiemy, że powinniśmy teraz jakby wkroczyć i to poprawić. Jak sprawdzać takie elementy? Najłatwiej przecinaniem geometrycznym. Od razu widzimy, że naprężenia właściwie od połowy wartości znajdują się pomiędzy kołkami, to akurat prawidłowo, ale także i w okolicach tego otworu. Jak widać, musimy to poprawić. Wracam na model, bo tu przygotowałem sobie wcześniej dwie linie podziałowe.
które pozwolą mi dodać nieruchomą geometrię tu i tu. Od razu widzę błąd w badaniu. Błąd jest dość oczywisty. Ściana, pomiędzy którą było dodane połączenie bez penetracji, została zmieniona. Dlatego muszę wklikać nową. Już jest w porządku. No i tak, po pierwsze, tą nieruchomą geometrię zamienię. W tym wypadku aż się prosi o nieruchomy zawias. Mógłbym teraz zamodelować dwie płytki i dodać jakąś siłę skręcania i dodać tutaj tarcie. Po pierwsze, byłoby to skomplikowane, bo musiałbym tak dużo dodawać siły, żeby w końcu SolidWorks uznał, że element jest stabilny, co zabrałoby nam bardzo dużo czasu. Ja zdecyduję się na jednak nieruchomą geometrię, czyli bardzo mocne skręcenie, że tak powiem. Jeśli zaczną pojawiać się jakieś duże problemy w tej okolicy, wtedy do tego wrócę. No dobra. Jak widzimy, nasze naprężenia się zmniejszyły. Sprawdźmy, gdzie teraz mamy nowe ognisko. Nowe ognisko mamy teraz między kołkami. Ok. To jest jak najbardziej w porządku. No i teraz musimy się zastanowić, czy w tym wypadku połączenie kołkowe było dobrym pomysłem. Jak już to powiedziałem, pewnie domyślałem się Państwo, że no nie było. Nie było. Dlatego, że połączenie kołkowe przypięło sobie tutaj te cięgna do modelu i zabroniło ścianie, trochę odebrało jej swobody w odkształcaniu się, co spowodowało spiętrzenie w tym miejscu między dwoma kołkami. Czy to jest prawidłowe? Możliwe, że tak. Ale sprawdźmy, jak to będzie wyglądało bez połączenia kołkowego. I zamiast niego umieścimy tutaj rzeczywiste kołki. Czyli to będzie ten element. Aha. Jeszcze ukryję mój wykres. Nie to. Ok, ten. I tak, nie wiem z jakiego będą materiału. Założę na razie, że są niezniszczalne. Czyli ustawię jako sztywne. No dobra. I puszczę badanie teraz. Zwróćmy uwagę, że naprężenia spadły o 30% około. Czyli jednak to za bardzo trochę związało nam element. No dobra. W tym momencie zakładamy, że badanie jest już dobre. Ale czy już mamy 100% pewności? Nie mamy. Przede wszystkim dlatego, że wszystko na razie było robione na siatce roboczej. Musimy teraz przejść na siatkę wysokiej jakości. Oczywiście usunię. Odznaczam siatkę jakości roboczej i klikam OK. Mamy te nasze kołki. Jak widać, zaznaczają się na pomarańczowo, bo się nie odkształcają. I jedziemy dalej. Teraz rozwiązanie potrwa trochę dłużej.
I zwróćmy uwagę, jaki wzrost. Ponad dwukrotny. Nadal jesteśmy w granicy plastyczności, ale wzrost mamy ponad dwukrotny. Podejrzewam, że zagęszczając tą siatkę, powinienem zbliżyć się do granicy plastyczności lub ją przekroczyć. Dobra. Widzę, że pojawiło się jakieś pytania. Zaraz odpowiem na nie, jak skończę badanie. Dobra. I tak, wróćmy może do prezentacji. Na ostatnie dwa slajdy. O nie, przepraszam. Tak, to mieliśmy na początku, to mamy teraz. I tak, jak powinniśmy to dalej rozwinąć? Po pierwsze, sprawdziłbym kołki, rzuciłbym je jeszcze raz i sprawdził teraz już rzeczywiste kołki, nie odkształcalne, tylko rzeczywiste. Czy coś się tutaj zmieni? Zmieni się sporo. Dodatkowo zmieniłbym kontakt na bez penetracji i zobaczył, jak się będą zachowywać naprężenia. Ale jeszcze przedtem usunąłbym fazy, bo teraz to już przy siatce wysokiej jakości może to zajmować coraz więcej czasu za modelowanie tej siatki. No i właściwie tyle. Tak? I jeśli przerobię to wszystko i będę zadowolony z wyników, to kończę. Tak? I tyle. Dobra. Czekam na pytania. Jedno mi się już tu widzę pojawiło, więc odpowiadam. Z czym się różni umocowanie stałe od nieruchomego zawiasu? Umocowanie stałe odbiera 3 stopnie wszystkie 6 stopni swobody na ścianie, czyli nie może się poruszać, jak sama nazwa wskazuje. Nieruchomy zawias działa w ten sposób, może otworzę SolidWorksa. Nieruchomy zawias działa w ten sposób, że odbiera możliwość poruszania się tej powierzchni osiowo, a także odbiera możliwość propagowania jej na zewnątrz. Tak jak tutaj na przykładzie. Tak jakby gdzieś w przestrzeni był nieruchomy stworzeń, tak, i został wbity na siłę ten element na niego, więc może się nie może wykonać żadnego innego ruchu ta ściana poza obracaniem się wokół własnej osi. I to jest podstawowa różnica. No dobra, mam nadzieję, że wyczerpałem. I tak. Z doświadczenia wiem, że zwykle nie ma dużo pytań po symulacyjnych, pojawiają się później. Także proszę śmiało pisać do mnie na maila szulta@solidexpert.pl lub na pomoc naszą. Ok. No dobra, skoro nie ma więcej pytań lub pojawią się później, dziękuję za uwagę i to wszystko na dzisiaj.